sobotę, to jest 8 czerwca 2024, w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Domu Narodowego w Cieszynie odbył się walny zjazd delegatów Macierz Ziemi Cieszyńskiej, który udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Ponadto omówiono sprawy bieżące oraz organizację planowanych w najbliższym czasie wydarzeń, jak również uhonorowano macierzowców za ich działalność na rzecz naszej małej ojczyzny. Bardzo proszę pana prezesa Zarządu Głównego Cezarego Tomiczka o przedstawienie wniosków o nadanie najwyższej godności w naszym stowarzyszeniu, to jest godności członka honorowego macierzy. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Głównego mam przyjemność przedstawienia Szkodnemu Zjazdowi wniosków o nadanie najwyższej godności Stowarzyszenia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, jaką jest godność członka honorowego macierzy. Pozwolę sobie wymienić alfabetycznie osoby zaproponowane oraz wygłosić laudację. W imieniu Zarządu Głównego proponujemy do godności członka honorowego pana Józefa Króla, panią Władysławę Magierę, pana Leszka Bindura, panią Bogdanę Zakolską. Szanowni macierzowcy, przyjaciele, pozwolę sobie oczytać laudację w skrócie, ponieważ tutaj zasługi tych czterech osób zgłoszonych do najwyższej godności macierzy są bardzo długie. Lecz postarałem tutaj wyciągnąć te najważniejsze elementy. Chciałem przedstawić sylwetkę pana Józefa Króla. Pan Józef Król jest członkiem, założycielem koła w Krodcu. Ma zatem 15-letni staż w jego szeregach. Od początku piastuje funkcję pierwszego wiceprezesa i skarbnika zarządu. Jest jednym z najaktywniejszych członków koła, inicjatorem i pomysłodawcą wielu przedsięwzięć oraz ich realizatorem bądź współrealizatorem. Jest pomysłodawcą i autorem pierwszej publikacji koła, jak również biografii, genezy, mapy Polski i broszury dedykacyjnej Wacława Grodeckiego i wielu, wielu innych opracowań. Pan Józef Król jest od wielu lat, od wielu kadencji członkiem Zarządu Głównego oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego. Kolejną osobą, której chciałbym przedstawić laudację, to pani Władysława Magiera. Pani Władysława Magiera jest historykiem, byłym nauczycielem, która wychowywała kilka pokoleń cieszyniaków. Znalazła się także w grupie tworzącej liceum ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego. Działa od wielu lat w organizacjach pozarządowych, jest przewodnikiem turystycznym, członkiem PDDK. Jako prezes Koła Macierzy nr 4 także członkinią Zarządu Głównego Macierzy. Współpracuje z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej, jak również z PZKO. Prowadzi sekcję Uniwersytetu III wieku w Cieszynie. Z jej inicjatywy Biblioteka Miejska w Cieszynie stworzyła dla dzieci 8 filmów animowanych, a młodzież nakręciła amatorski film o kobietach w Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Pani Władysława Magiera zainicjowała powstanie kilku wystaw poświęconych kobietom. Przeprowadziła kilkaset już prezentacji o zasłużonych mieszkańcach naszego regionu, nie tylko Śląska Cieszyńskiego, a specjalizuje się w mieszkankach naszego regionu. Pani Władysława Magiera za swoją działalność została wyróżniona Nagrodą Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości, upowszechniania i ochrony kultury srebrną i złotą odznaką zasłużony dla województwa śląskiego, złotą odznaką macierzy, medalem Pawła Stalmacha. To tak w skrócie, panie Władziu, bo to Ja bym mógł czytać naprawdę. Panią Władzie, poza tym wszyscy znamy, tak jak oczywiście znamy pana Józefa Króla. Dlatego ja pozwolę sobie tutaj w skrócie.
Jest mi również bardzo miło przeczytać laudację dla pana Leszka Bindura. Pana Leszka również wszyscy kojarzymy, tak? Tak mniej więcej, panie Leszku. To tak. Szanowni państwo, pan Leszek Bindur jest znany w Cieszynie z działalności organizacji pozarządowych i w samorządzie. Jego aktywność widoczna jest w różnych formach życia środowiskowego, szczególnie macierzowego. Jest członkiem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej od 2009 roku. Jest członkiem koła nr 3 w Cieszynie przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, w której również jest wicedyrektorem szkoły. W 2014 roku został wybrany do Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, w którym działa do chwili obecnej. Jako pełni funkcję wiceprezesa do spraw administracyjno-gospodarczych. Od 2014 roku jest członkiem kolegium redakcyjnego kalendarza cieszyńskiego, gdzie pełni funkcję redaktora technicznego kalendarza. Za działalność na rzecz macierzy został uhonorowany złotą odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i medalem Pawła Stanmacha. Za działalność społeczną i zawodową otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, w tym m.in. Srebrny Krzyż Zasługi. Pozwolę sobie teraz odczytać laudację dla pani Bogdany Zagorskiej. Pani Bogdana Zagorska, z zawodu rusycystka i germanistka, emerytowany nauczyciel akademicki, tłumaczka języka rosyjskiego, niemieckiego, czeskiego, człowiek biura. Kronikarka, malarka, słuchaczka Uniwersytetu III wieku w sekcji malarstwo. Z pasją śpiewa i koncertuje wraz z chórem parafii ewangelickiej. Wyróżniona medalem Pawła Stanmacha w 2022 roku. Pani Bogdana poza twórczością w języku literackim tworzy także teksty i poezję w barze cieszyńskiej. Jedna z barwniejszych postaci klubu literackiego na Dolzie. Jest autorką tekstów umieszczonych w kalendarzu cieszyńskim, kalendarzu goleszowskim, kalendarzu ustrońskim, czy też w miesięczniku Panorama Goleszowska. Laureatka Literackich Nagród w 2014 roku została wyróżniona przez miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Światowego w Republice Czeskiej Zwrot za opowiadanie, jak to było za Niemca w cieszyńskiej szkole. Pani Bogdana Zagorska aktywnie bierze udział w organizowaniu imprez popularyzujących wiedzę o regionie poprzez wygłaszanie referatów, dzielenie się poezją nie tylko w języku literackim, ale także w barze cieszyńskiej. Krzewi kulturę regionu śpiewem i poprzez publikacje w rodzimych wydawnictwach, jak również założycielskich. Dziękuję bardzo.